Dzień dobry. Zapraszam do kolejnego wydania serwisu Zgierska Przestrzeń. Program ten ukazuje się co dwa tygodnie i opowiada o najważniejszych sprawach dotyczących mieszkańców Zgierza. Ostatnie przedwakacyjne posiedzenie Rady Miasta Zgierza za nami. Jednym z najważniejszych wydarzeń było przyjęcie raportu o stanie miasta. Poprzedziła je dyskusja z udziałem mieszkańców. Sesję rozpoczął jednak temat składowiska odpadów poprzemysłowych na terenie byłych zakładów Boruta oraz plany władz Zgierza w zaistniałej ostatnio sytuacji. Przypomnijmy, kilka dni temu miało dojść do przejęcia nieruchomości przez miasto, ale do tego nie doszło, bo na spotkaniu niespodziewanie pojawił się jedyny udziałowiec spółki Eko Boruta, który nie zgodził się na oddanie najbardziej niebezpiecznej części składowiska i zażądał m.in. zwolnienia go z długów. Dzisiaj mamy sytuację, w której to dotychczasowy likwidator, a przede wszystkim wspólnik jedynej spółki Eko Boruta, stawia nas niejako pod ścianą, próbuje nas mobilizować do tego, żeby umorzyć spółce wszelkie zobowiązania, zarówno po stronie miasta, jak i po stronie Skarbu Państwa, doprowadzając wtedy dopiero do przekazania nam terenu. Prezydent Staniszewski podkreśla, że nie ma zgody na przejęcie terenu wraz z długami, którymi pośrednio zostaliby obciążeni mieszkańcy Zgierza. My od jasno od początku powtarzam, że możemy przejąć ten teren jako wolny od obciążeń, ale dokonany w formie naturalnego przekazania przez dotychczasowego dysponenta i przez właściciela. To jest jedyna prawidłowa droga postępowania. Kwestia składowiska odpadów i ochrony środowiska wróciła podczas dyskusji z udziałem mieszkańców i radnych na temat raportu o stanie miasta. Pierwszego tego rodzaju dokumentu, do przedstawienia którego są zobowiązane gminy. Uwagi dotyczyły również realizacji budżetu obywatelskiego, innych działań na rzecz ochrony środowiska, ale też prowadzenia kontroli oraz skuteczności egzekucji mandatów i wierzytelności czy zachowania porządku w mieście. Kolejne posiedzenie Rady Miasta po wakacjach. Zgierscy uczniowie i nauczyciele rozpoczęli wakacje. Dla niektórych to czas leniuchowania, dla innych wzmożonej aktywności. Jakie będą? To zależy od nas samych. Z pewnością jednak ostatnie tygodnie roku szkolnego były pełne wyzwań, a kolejne pojawią się we wrześniu. Z całą pewnością nowy rok szkolny nie będzie taki sam jak poprzednie, a to chociażby z powodu dobiegającej końca reformy edukacji. We wrześniu do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych trafią podwójne roczniki, ósmoklasistów i absolwentów trzecich klas wygaszanych gimnazjów. Dyrektor Trauguta zapewnia jednak, że miejskie liceum jest przygotowane na tę wyjątkową sytuację. Lekcje będą odbywały się nie w nocy, jak tutaj rodzice pytają się, tylko będą trwały normalnie od godziny 8 do godziny 15:30. Zgierski Traugut oprócz czterech klas dla absolwentów gimnazjów przygotował miejsca w 5 dodatkowych oddziałach dla ósmoklasistów. A tymczasem od 19 czerwca trwają wakacje. Słońce pojawiło się jak na zamówienie. Zapytaliśmy zatem młodzież o ich plany na lato. No, jadę na obóz żeglarski i jadę z rodzicami na wakacje nad morze. Żeby ze znajomymi na przykład pociągiem gdzieś pojechać, na przykład do Gdańska, do Wrocławia. Tak sobie podróżować tak na spontanicznie. Moje wymarzone wakacje to na pewno byłoby odpocząć teraz od szkoły, a potem się przygotować do olimpiady, no, gdzie będę miał zabrać udział. Jakoś aktywnie spędzić te wakacje. Ja też jeżdżę na deskorolce, to wyjazdy na różne zawody i najlepiej wygrać się. Nie pozostaje nic innego, jak wszystkim życzyć udanych wakacji i dużo słonecznych dni. Gratka dla miłośników kolarstwa na najwyższym zawodowym poziomie. W środę 3 lipca w Zgierzu odbędzie się start drugiego etapu 30. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego Solidarności i Olimpijczyków. Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej w godzinach od 11 do 15 muszą liczyć się z czasowymi trudnościami na trasie przejazdu peletonu. Zawodnicy wyruszą z Parku Miejskiego i pojadą ulicami Piątkowską, Piłsudskiego, 1 Maja do Placu Kilińskiego, a potem długą Aleją Armii Krajowej i znów Piątkowską w stronę Kutna. Trasa przejazdu prowadzi przez Ozorków, Łęczyce, Piątek i Żychlin. Łącznie tego dnia zawodnicy pokonają 154 km odcinka głównego oraz 2,5 km rundy honorowej ulicami Zgierza. W imprezie weźmie udział ponad setka kolarzy, w tym członkowie wszystkich polskich ekip zawodowych oraz reprezentacja narodowa. Wyścigom zawodowców towarzyszyć będzie amatorska rywalizacja najmłodszych adeptów kolarstwa. Szczegóły na internetowej stronie wyścigu oraz na facebookowym profilu tego sportowego wydarzenia. Urząd Miasta Zgierza zaprasza wszystkich miłośników przyrody i fotografii do udziału w konkursie Zgierskie Drzewo Roku. Zasady są proste. Trzeba zrobić maksymalnie 3 zdjęcia najpiękniejszemu naszym zdaniem drzewu, które rośnie na terenie miasta. Następnie przesłać je do urzędu.
Na przekazanie fotografii w formie elektronicznej mamy czas do końca lipca. Można je wysyłać mailowo pod adres gok@umz.zgierz.pl lub dostarczyć na dowolnym nośniku do Urzędu Miasta Zgierza przy placu Jana Pawła II do pokoju numer 16. Trzeba pamiętać o wypełnieniu formularza zgłoszeniowego. Nagrodami w konkursie jest atrakcyjny sprzęt sportowo-turystyczny i elektroniczny. Regulamin i szczegóły zabawy można znaleźć w internecie na stronie miasta www.miasto.zgierz.pl. Konkurs realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W sobotę 13 lipca na dworzec kolejowy w Zgierzu, podobnie jak miało to miejsce w zeszłym roku, wjedzie pociąg Tkacz. W składzie ciągniętym przez zabytkowy parowóz znajdzie się również kultowy wagon Wars. Pociąg przywiezie z Łodzi Kaliskiej grupę turystów, którzy obejrzą nasze miasto, a w tym czasie skład pod nazwą Tkaczka zawiezie chętnych ze Zgierza do Strykowa i z powrotem. Taka podróż to doskonała okazja do zrobienia pamiątkowego zdjęcia. Dla wielu z nas pretekst do wspomnień, ale też szansa przybliżenia najmłodszym mieszkańcom historii kolei. Przyjazd pociągu zaplanowany został mniej więcej na godzinę 18, choć są możliwe opóźnienia. Zainteresowanych zdobyciem bezpłatnych wejściówek na przejazd pociągiem Tkaczka zachęcamy do śledzenia facebookowego profilu Miasto Zgierz. I to wszystko na dziś. Zapraszam na kolejne wydanie już za 2 tygodnie. Do zobaczenia.